będziecie miały na żywo, wszystko na żywo będzie widać jak normalnie na dłoni. O, tak wyglądają usta bez niczego. Teraz aplikujemy cukrowy ten peeling na usta i rozcieramy. Rozcieramy jak nam się podoba. Jak widzicie, możecie tak trzeć, możecie przy zamkniętych ustach. Jak wolicie. Ok, myślę, że wystarczy. Napisane było, żeby nie zlizywać, nie zjadać. Ja tam nie widzę przeciwwskazań, jest naprawdę smaczny. Naprawdę jest smacznym peelingiem. Także można wytrzeć sobie nadmiar chusteczką, można zlizać, jak kto woli. Ja nie chcąc sobie tutaj, wiecie, zaszkodzić już makijażowi wcześniejszemu, po prostu zliżę. Smaczny jest. Teraz rzecz kolejna, hialuronowy wypełniacz, natychmiastowy efekt, 5 minut, 100% skuteczności kwasu hialuronowego. Lip filler. Po wykonaniu peelingu na usta zaaplikuj niewielką ilość wypełniacza. Wykonaj masaż. Efekt powiększenia ust widoczny będzie już po 5 minutach. Regularne stosowanie zapewnia wyraźne powiększenie i poprawę konturu ust. Taka sytuacja. Także aplikuję niewielką ilość ociupinka na górną wargę. Czuję jeszcze pod palcami troszeczkę cukier. Jak niewielka, to niewielka, słuchajcie. Okej. Masaż wykonany. Zostawiam. Widziałyście, jaka była ilość. Tak wyglądają te dwa produkty, te duo z Evaline. No i co? I teraz nic nie zostaje mi innego, jak odczekać 5 minut i się za chwilę znowu połączyć. Powiem Wam, że podoba mi się mój makijaż dzisiaj. Jestem pod wrażeniem samej siebie. Nie wiem, gdzie Wam pokazać. Może o właśnie tu. Nie wiem, poczekajcie. Tu się trochę świecę, psu jajca. O, moje piękne róże, tak w ogóle, no. Chyba tu widać najlepiej, słuchajcie. Naprawdę śliczny jest ten makijaż. Bardzo mi się podoba. Także mam nadzieję, że Wam się również podoba i że spodobają Wam się te produkty, które Wam pokazuję, bo są naprawdę godne uwagi. Także odczekuję. Odczekujemy, odczekujemy. Bardzo fajne oko, podoba mi się. Podoba mi się dzisiaj. Tuż też mi się podoba, także za chwilę zresztą Wam zdam relację. Poczekajmy sobie te kilka minut. Ja chyba pójdę umyć szklankę i za chwilę do Was wrócę. Akurat minie nam ten czas, który musimy odczekać. No i jestem, przybywam, słuchajcie, po bodajże chyba nawet 10-minutowej przerwie. Tak wyglądają usta. Więc możecie przewinąć i zaobserwować. Na pewno zmienia się kontur. To już ja Wam mówię, że ja sama zauważyłam, że myk cały w tym czymś polega właśnie na tym... Czekajcie. Polega na tym w tym produkcie, że ten kontur się jakby troszeczkę powiększa. Także teraz nie zostaje nam nic innego, jak tylko użyć 01 Neutral Nude od Evaline. Tak wygląda to duo. Najpierw użyjmy sobie konturówki. Ja tak by wyglądał sam kontur. Ja nie wiem, czy macie dobrze tutaj światło. Tak to wygląda. I teraz wypełniamy. Usta będą bardzo takie nude. Uwaga. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nie wiem, czy powinny być może bardziej wyraziste. Dajcie mi znać, co myślicie. Nie wiem, ogólnie podoba mi się. Może mogłam użyć
mocniejszy kontrast na ustach. Ale wybrałam taki produkt, więc niech tak zostanie. Jeszcze co mi brakuje, widzę, że mi brakuje, czekajcie, to ociupinka jeszcze rozświetlenia na łuku Kupidma. Czekajcie, dosłownie ociupineczka, taka maciupeńka. No, tutaj tylko o, żeby mi się to fajnie tak zarysowało. Już czuję, jak zasycha. To wszystko mnie tutaj. No i tak by wyglądał, słuchajcie, skończony makijaż. Nie będę zobaczcie, nie będę Wam tutaj rozpuszczać włosów, bo jest nieład artystyczny. Głowa jest, kwalifikuje się do umycia. Jak widzicie, każdy włos w inną stronę. A to od tego, że po prostu stosuję cały czas ostatnio związane włosy i kitkę, więc siłą rzeczy nie będę tutaj już fisiować z rozpuszczonymi włosami, ale pokażę Wam tylko efekt końcowy po prostu makijażu i tyle. Tak by on wyglądał. Nie wiem, gdzie mam się pokazać, żeby było dobrze widać. Usta bardzo delikatne, oczy dość mocne. Nie wiem, czy to jest ok. Może mogłabym dać taki kontrast jeszcze ustom. Nawet może mocnego różu. Nie wiem, dajcie mi znać, co Wy myślicie. Póki co, podoba mi się ten efekt, bo jest bardzo delikatny. Jeżeli chodzi o bronzer, słuchajcie, zawsze możemy sobie... Wezmę jeszcze trochę na szczoteczkę i patrzcie, możemy sobie tutaj dobudować jeszcze, jeżeli nam za mało, możemy sobie tutaj dołożyć, ocieplić jeszcze bardziej twarz. Fajny ten bronzer, polecam Wam go bardzo serdecznie. Czekajcie, spadła mi folijka. Skończony już mój makijaż, także ja już nic nie dokładam. Jeżeli chodzi o te wszystkie produkty, to szybciutko, w dużym skrócie, jakoś tak w przyspieszonym tempie. Polecam Wam serdecznie te paletki, jeżeli chodzi o pigment, o kolory. Zrobię Wam takie pierwsze, lepsze, słuchajcie, swatche, po prostu, no przepiękne są te cienie i tyle. No i tutaj nie ma tutaj co, nie wiem, co się zastanawiać, proszę. Pierwsze trzy. Pigmentacja jest po prostu fantastyczna. Już Wam tutaj robię na dłoni. Przepiękne, po prostu przepiękne. To są trzy pierwsze lepsze tutaj z paletki Revolution. Teraz Wam zrobię trzy pierwsze lepsze jakieś. Czekajcie, tylko wytrę rękę. Z tej paletki, Mua. Dajmy na to ten. Zróbmy ten różowy, bo po prostu go kocham. No i może ten pomarańcz. Ten pomarańcz najciężej nam się transferuje. Tak wygląda na palcu. Tak wygląda na dłoni, także tak wyglądają te cienie, ja je po prostu uwielbiam. To jest po prostu 100% mojej kolorystyki, także to są paletki sprzed Maxineczki, które używałam najczęściej. Zresztą Wy to wiecie, bo ja Wam mówiłam nie tylko na nagrywkach na Instagramie, ale pokazywałam Wam też jakieś makijaże i na pewno jest jakiś wykonany makijaż przy użyciu tych paletek na bank. Także jeszcze raz przypomnę, Mua i Revolution, te dwie paletki po prostu to jest taki must have, naprawdę niedrogie, a świetne. Jeszcze często są promocje, że możecie, nie wiem, 2 za 10, czy tam 3 za 15. Polecam serdecznie. Jeżeli chodzi o fikser, jak widzicie, ja nie użyłam fiksera, ale czemu nie? Fajny, świeży, fajne uczucie. Czekajcie, cały czas mam gdzieś tu chyba włosy. Fajny fikser, polecam, bardzo fajny, taki odświeżający. Czekajcie, zwiążę sobie włosy, bo jednak jakoś mi nie w ten czas, jakoś nie bardzo mi się to podoba. Makijaż mi się podoba osobiście bardzo. Ja jestem zadowolona. Mam nadzieję, że Wy również. Faktycznie, powiem Wam, że mogłabym zmienić usta i nie wiem, czy tego za chwilę nie uczynię do następnej części tego vloga, więc może pojawią się inne usta. Może coś bardziej wyrazistego albo coś bardziej różowego, bo są jednak takie niewidoczne, są niewidoczne, a chciałabym, żeby były takie troszeczkę mocniejsze, więc być może je właśnie zmienię, ale do rzeczy. Eveline, długo się utrzymują te produkty do ust, matowe pomadki, polecam serdecznie. Bardzo fajny tusz z Eveline, to jest ten Volumix Fiberlust. Uważajcie tylko, bo dość dużo się nabiera na szczoteczkę i trzeba dobrze obetrzeć. Vibo Beach Cruiser, bardzo fajny bronzer, zarówno do ocieplania, jak i do konturowania twarzy. Jakoś mimo wszystko, ja nie wiem, kto jak myśli o tych produktach, ja je po prostu lubię i je używam i jakoś jestem od nich uzależniona. Jeżeli chodzi o korektor, nie na pewno ten kolor i jednak chyba nie dla mnie pod oczy. Tu dosłownie ociupinka może, ale musiałabym mieć jaśniejszy, także korektor powędruje na pewno do kogoś, z kimś się podzielę. Jeżeli chodzi o podkład,
po prostu numer jeden, cały czas numer jeden, nic dodać, nic ująć. Jeżeli chodzi o kredkę do brwi, polecam serdecznie, bardzo bezpieczny, bardzo fajny produkt do wykonturowania brwi, do zarysowania kształtu i tak dalej. Rozświetlacz, bardzo fajny rozświetlacz i bardzo wydajny, bo bardzo niewiele jego trzeba, a przypomina nam on kolory, słuchajcie, ten Champagne Pop. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. I co? I to wszystko. A jeżeli chodzi tutaj, słuchajcie, o Revolution, ten Focus and Fix Eye Primer, do tego akurat, do tej czynności możecie użyć każdy inny korektor. Także tutaj nie ma żadnego jakiegoś takiego, wiecie, parcia, że to was bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, co sądzicie o moim makijażu, jak on Wam się podoba. Zobaczcie, pokażę Wam coś, jak pięknie na tle róż ten makijaż wygląda, zobaczcie. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się fajnie skojarzyło. Róże są w ogóle przepiękne, ale patrzcie, czyż to nie wygląda fajnie? Jakoś tak mi się skojarzyło, bo robiłam Wam zdjęcie teraz przed chwilą na Instagrama i jakoś tak, może nawet czerwone usta by mi, słuchajcie, pasowały. Za chwilę spróbuję zmienić jakiś kolor na ustach, zobaczymy, co mi tutaj podpasuje. I przychodzę do Was z kolejną częścią vloga. Może zrobię sobie jakąś herbatkę ciepłą, bo trochę zmarzłam. Powiem Wam, że jest chłodno, włosy mi się nie układają, muszę się umyć. Także cóż, ja się będę z Wami póki co żegnać. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodoba. Dajcie znać oczywiście, czy macie coś z tych produktów, co Wam przykuło uwagę, co lubicie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co u Was się sprawdza, a co się nie sprawdza. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, także mega, mega proszę Was o udział w komentarzach. Po prostu udzielajcie się, bardzo Was proszę. No, także do usłyszenia, słyszymy się całkiem niebawem, bo przyjdę do Was z kolejną częścią vloga tego, że, więc to będzie, nie wiem, druga albo trzecia część, nie wiem jeszcze jak go podzielę. No i co? I słyszymy się niebawem. Pa jo!